Ligowy terminarz. Napięty, przed nami kolejny sezon. Już niebawem zaczynają się przygotowania do sezonu 2020-2021. A z nami jest nowy trener Miedzi Legnica, który te przygotowania poprowadzi. Jarosław Skrobacz, czy kibicom pierwszej ligi, tego nazwiska specjalnie przedstawiać się nie trzeba. Panie trenerze, zostaje pan na Śląsku, ale przenosi się troszkę na zachód. No tak, tak to bywa. Taki zawód, takie życie. Trenera, zawodników. Myślę, że to jest wkalkulowane, że te przenosiny są wcześniej czy później. No cóż, ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że przychodzę do klubu z ogromnymi, ale na pewno uzasadnionymi ambicjami i na pewno będziemy chcieli tutaj zrobić dobrą robotę, żeby po prostu sprostać tym oczekiwaniom, które. Które spoczywają na nas. Także bardzo się cieszymy, że tu przyjechaliśmy. To klub, który na pewno dla wielu trenerów byłby dużym wyzwaniem i inaczej, nie inaczej będzie z nami. W zeszłym sezonie prowadzony przez pana GKS Jasrzębien. Wiele nerwów przysporzył kibicą z Legnicy, zarówno w tym meczu ligowym w Jastrzębiu, jak i w Totolotek Pucharze Polski. GKS prezentował bardzo solidny, fajny styl. Tak samo będzie w Legnicy? Mam taki charakter, że tak jak rozmawialiśmy tutaj z zarządem, wolę 3-3 na boisku niż 0-0. Także bardzo często trenerzy mówią, że się cieszą. Że zagrali na zero z tyłu. Ja wolę też, żeby te bramki padały, i, i niekiedy oczywiście, że jest to kosztem gry, gry defensywnej, zachowań pewnych, ale rzeczywiście lubię, jak zespół utrzymuje się przy piłce. Lubię, jeśli w spotkaniu stwarza się sporo sytuacji, wymienia się dużo podań. Myślę, że to też jest przyjemniejsze dla oka, dla tych, którzy oglądają, a przecież, przecież dla niej gramy. Krąży taka opinia, że jest pan zwolennikiem systemu 433. Tego możemy spodziewać się u nas? Czy ma pan może jakiś inny pomysł na ustawienie, na styl gry miedzi? Ja przede wszystkim preferuję taki styl gry, który. Nie jest dla nas jakimś szablonem, dlatego bardzo często płynnie przychodziliśmy, nawet w trakcie, w trakcie spotkania, czy to do ustawienia 451, czy to do ustawienia 442, czy też do wspomnianego 433. Myślę, że bardzo elementów z tego systemu, bardzo dużo elementów z tego systemu gdzieś tam wrzucaliśmy do naszej gry, próbowaliśmy wrzucić. Oczywiście każdy system gry jest uzależniony od tego, przeciwko komu się gra to raz a a może jeszcze bardziej ważniejsze, a nawet na pewno ważniejsze jest to, jakimi dysponuje się zawodnikami. Dlatego na razie gdzieś tam nie, nie kierunkujemy się, musimy zobaczyć, jak będzie wyglądała ta nasza kadra, bo jeszcze na pewno sporo, sporo tutaj będzie nowych nazwisk, a tego czasu jest malutko. Także na razie na pewno będziemy skupiać się na tym, żeby tą kadrę jak najszybciej skompletować. Zdradził już trener, że czeka nas mała przebudowa zespołu. Stawia pan bardziej na młodość czy doświadczenie, czy na tą taką mieszankę? Nie, no na pewno nie można powiedzieć, że zespół bez zawodników doświadczonych będzie dobrze funkcjonował, czy, czy odwrotnie, tak jak, tak jak pan zauważył, słusznie ta mieszanka musi być. Najważniejsze jest to, żeby, żeby to dobrze rzeczywiście zbilansować, żeby żeby ta współpraca na drużyn, w drużynie układała się bardzo dobrze i to nie tylko na boisku. Także ta, ta atmosfera, którą trzeba budować, dobór, dobór ludzi charakterologicznie również nie tylko pod kątem, pod kątem piłkarskim, to myślę, że jest bardzo ważne i myślę, że na tym się będziemy bardzo mocno, bardzo mocno skupiać. Jakie cechy charakterystyczne zawodników na poszczególnych pozycjach pan preferuje? Jakich zawodników będzie chciał? Zaprosić do gry w Miedzielewnicę. Ja powiem tak, może króciutko, troszeczkę humorystycznie, że pierwsza liga też jest taka specyficzna. Myślę, że dla wielu zawodników, tych, o których ocenia się jako, jako bardzo mocno technicznymi, niekiedy sobie w tej pierwszej lidze nie radzą. Może nawet w stopień wyżej, czyli w ekstaklasie byłoby niekiedy łatwiej. Musimy mieć zawodników, którzy będą na pewno walczyć, być może nawet o każdy. Metr czy centymetr boiska, którzy nie będą się bali pojedynków jeden na jeden. A jeśli oprócz tego jeszcze będą dobrze grali w piłkę, to będzie już rewelacyjnie. Doskonale zna Pan realia pierwszej ligi, ale też jest Pan świetnie zorientowany w tym, co się dzieje na zapleczu pierwszej ligi. Wiemy, że wchodzą już na pewno dwa zespoły z wielkimi ambicjami. Trzeci jeszcze nie wiemy, ale Rzeszowski klub, gdzie też parcie na wielki futbol jest wielkie. Do tego trzech spadkowiczów z ekstraklasy, ta pierwsza liga zapowiada się bardzo ciekawie w przyszłym roku, znaczy w tym roku, ale w przyszłym sezonie. No tak, wchodzą, wchodzą firmy, że tak powiem, no bo jeśli jest trzech spadkowiczów, Korona, która wiele, wiele lat grała przecież nieprzerwanie ostatnio w ekstraklasie, jest EUKS, sama nazwa budzi respekt, jest jest darka Gdynia, także na pewno tutaj pod tym kątem wszystkie te kluby na pewno są silne i będą silne w pierwszej lidze. Zespoły, które awansowały i Łęczna i Widzew i tak jak mówimy tutaj, któryś z zespołów rzeszowskich to też będzie jakaś nowa jakość wniesiona do tej pierwszej ligi. No na pewno pierwsza liga była od kilku sezonów bardzo wyrównana. Pierwsza liga była nieobliczalna. Można było spodziewać się praktycznie każdego rezultatu w każdym meczu, trudno było wskazywać faworytów. Myślę, że ten trend się nie zmieni i myślę, że trudno wskazać rzeczywiście jeden czy dwa zespoły, które zdominują tą ligę. Tak się wydarzyło w zeszłym roku, bo, bo Raków i ŁKS to rzeczywiście były drużyny, które wyszły wtedy ponad stan. Nawet w tym roku już, już tak nie było i ta nie była taka ta różnica, ta różnica tak bardzo widoczna. A o co zagra mieć? Jakiś konkretny cel został przed sztabem postawiony przez zarząd, przez samych trenerów? Cele zawsze trzeba grać jak najwyższe. Te cele trzeba sobie wyznaczać. Niekiedy nawet takie, które wydają się bardzo trudne do zrealizowania, czy, czy nawet niekiedy nierealne. Myślę, że to jest taką. Podstawą i cechą, która też bardzo bym chciał, żeby charakteryzowała ten zespół, żeby, żeby nie spoczywać na laurach, żeby nie zadowalać się drobnymi sukcesami, tylko żeby dążyć do czegoś wielkiego. To wielkie w, naszym, w naszej sytuacji, ale nie tylko w naszej, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, być może 10, 12 czy, czy nawet więcej zespołów będzie marzyło o tym samym i, i te nasze marzenia też są takie, żeby żeby walczyć, żeby walczyć do końca, żeby, żeby ten sezon był bardzo ciekawy, żeby do samego końca być w grze o ten najwyższy, najwyższy cel, czyli, czyli ta prolongata do Ekstraklasy i, i mam nadzieję, że uda się stworzyć taki zespół, że uda się stworzyć taką drużynę, z której kibice Legnicy będą dumni.